studiu Dobrego Wieczoru są już Oski, Edyta Krzemień, od twórcy głównych ról w musicalu Upiór w operze. Dobry wieczór. Powiedzcie, czy aktorzy na 3 tygodnie przed premierą sypiają, czy to jest tak, że jest od próby do próby i w sumie na... Na razie szykujemy się do premiery i jest to oczywiście ciężka praca, ale jeszcze nie jest tak ciężko. Te ostatnie 3 tygodnie trafimy na scenę i ze scenografią, i z kostiumami, i będzie wtedy ciężka praca. Prawdopodobnie będziemy nawet nocować w teatrze. A na jakim etapie teraz jest przygotowywanie tego spektaklu? Teraz łączymy wszystkie sceny, powolutku zjeżdża cała scenografia, cała dekoracja. Tak, bo scenografia robi się w różnych miejscach w Polsce. No i teraz po prostu trzeba połączyć wszystko ze sobą i na takim etapie jesteśmy. Czy czujecie już stres związany z premierą? Oj, na pewno tak, na pewno tak. Czeka nas duże wyzwanie, bo to w końcu musical wszechświata. I w końcu wy jesteście debiutantami. To chyba tak. Ogromne obciążenie psychiczne. Jesteśmy debiutantami, tak. To aż niesamowite, że do tak wielkiej produkcji, do tak wspaniałego musicalu zostali wzięci debiutanci i zostało nam powierzone pania głównych ról. Mhm. A powiedzcie mi, jaka w ogóle atmosfera teraz panuje w tym teatrze waszym? Między aktorami, na próbach, między wami a reżyserem? Odrobina zmęczenia już się wkrada. I powoli. Troszkę nerwowo jest. Troszkę nerwowo, ale mimo wszystko to jest fantastyczne, że tworzymy zespół. I trzeba powiedzieć, że Teatr Roma szczyci się naprawdę fantastycznym zespołem, znakomitymi aktorami, śpiewakami i chyba to jest najważniejsze w teatrze. Zanim porozmawiamy konkretnie o waszych rolach, chciałabym posłuchać, jak śpiewacie. Przynieśliście dzisiaj ze sobą fragment utworu, który zostanie zaśpiewany podczas przedstawienia. Co to za utwór? Właściwie utwór, mamy nadzieję, że będą mogli go państwo teraz usłyszeć. To utwór All I Ask of You, czyli O tyle proszę cię. No to bardzo proszę, słuchamy. Zawsze łączy.
To utwór, który usłyszycie 15 marca w Teatrze Roma w Warszawie podczas premiery Upiora w Operze, a u nas aktorzy, którzy zagrają główne role, Marcin Mroziński, Edyta Ksingi do Upiora w Operze, to była chyba niekończąca się historia. Powiedzcie, przez co musieliście przejść, żeby otrzymać te role? No dobrze, może ja powiem, więc tak, w sumie 5 etapów castingu, pół roku, no i w zasadzie około 300 osób na jedną rolę musieliśmy pokonać, żeby dostać tą główną rolę. Marcin? No dodam jeszcze, że nasze Andrew Lloyd Webber. Powiedz, jak to wyglądało. Co jest niesamowitą rzeczą, bo to był dla nas ogromny stres. Nagrywaliśmy takie wizytówki wideo, które poszły oczywiście do Londynu.